ugotuję dzisiaj pyszną jarzynową zupę. Jest to bardzo prosty i szybki przepis, ponieważ mamy już gotową bazę pod naszą zupę, mianowicie jest to bulion drobiowy. Bulion może być warzywny, można przygotować na kurczaku, a można też użyć gotowych kostek. My przyrządziliśmy go z kostek rosołowych z winiar. Będziemy potrzebowali również mieszankę warzyw. My akurat tutaj mamy mrożonkę i wchodzą w skład takie warzywa jak kalafior, fasolka szparagowa, brukselka, marchewka, zielony groszek i por. Będą potrzebne również 4 ziemniaki. Naszą zupę przyprawimy świeżo zmielonym pieprzem. Jest to, jak widzicie, taka solidna porcja. I smakoszem ekstra. Są to przyprawy produkowane przez Cykoria SA, a zatem zakład, który mieści się na terenie Kujaw. No oczywiście będzie potrzebna również sól. Mamy także sól kujawską i około 3-4 łyżek śmietany. Wstawiłam bulion na gaz, a w międzyczasie pokroję ziemniaki. Ziemniaki kroję w grubszą kostkę, a robię to mniej więcej wzdłuż na 3 części. I potem jeszcze raz wzdłuż. O, i ziemniaczki mam już praktycznie gotowe. Bulion nam się zagotował, a zatem zmniejszam gaz, bo będę warzywka gotowała na średnim ogniu. Teraz przyprawię smakoszem ekstra. Na taką porcję 3 litry daję 2 łyżki. O, teraz to wszystko dokładnie wymieszam. O, i wrzucam warzywa. Będę je gotowała około 15 minut. Po 5 minutach dołożę ziemniaki. Warzywa mamy już wrzucone, gaz zmniejszony i tak jak powiedziałam, po 5 minutach dodam ziemniaczki. Minęło 5 minut, warzywka mamy już podgotowane, a zatem wrzucam ziemniaki i będę gotowała znowu na średnim ogniu tak około 10 minut. Warzywa mamy już dobrze ugotowane. Również i nasze ziemniaczki, a zatem teraz zabielę zupę. Oczywiście jeśli ktoś woli wersję light, no to może nie dodawać śmietany, ale zupa i tak jest bardzo delikatna i w sumie mało kaloryczna, także my sobie takie 4 łyżki na 3-litrową porcję bulionu, to będzie akurat. Oczywiście zaprawiamy tak, że dodajemy tutaj kilka łyżeczek wywaru do śmietany i wtedy wszystko wlewamy porcjami, żeby nam się śmietana nie zważyła. O, i teraz możemy już dodawać. Wlewamy. Śmietanę mamy już dobrze rozprowadzoną. Teraz spróbuję. Zupa jest przyprawiona w sposób właściwy, jeszcze tylko dodamy solidną porcję pieprzu. Jak zauważyliście, ja nie dodawałam w ogóle soli, ponieważ i bulion był słony i w smakoszu ekstra też sól się znajdowała. A zatem wsypuję pieprz, wszystko przemieszam i za moment wyłączam gaz i naszą pyszną zupę mamy już gotową. Pyszną zupę mamy już gotową. Jak widzieliście, trwało to zaledwie 20-25 minut. Jeszcze tylko odrobina zielonego, pachnącego koperku, listek bazylii i nasza zupa kolorowa, jarzynowa, pyszna, aromatyczna jest już gotowa. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego